Siemanko. Dawno mnie nie było. Patrz, gdzie jestem. Wiadomo, gdzie jestem? Nie wiadomo, bo tu rzadko jestem. Borniki, moi drodzy. Borniki koło Berlina. Idę się przejść, bo tu podobno jest jakaś wieża radiowa stara. Działająca. Bardzo mało kierowców tu jest. Auta stoją, ale chłopaki chyba pojechali do domu. Nowy plecaczek. Ładniusi. Od żony. Dziękuję. Można chodzić teraz. Że tak powiem. Buty też wymienione. Tak jest, pełnej gotowości. No i ta wieża podobno, tam jest stacja radiowa, jakaś na krótkich falach nadawała i nadaje cały czas. Podobno jakoś bardzo stara. Więc idziemy, zobaczymy. 5 km, teoretycznie troszkę lasem, troszkę polem. Może trafię, może nie będzie padać. Mam nadzieję, że nie, nie wziąłem kurtki, bo jest jakieś 16 stopni, więc myślę, że jeszcze wejdę w las, to będzie mi ciepło. Cieplej niż teraz. Zobaczymy. Oby tak było. Także dobra, idziemy. Spróbujemy ogarnąć ten temat. Mógłbym iść tam, tam jest droga główna, tamtędy, ale spróbuję przejść tędy przez las. Boczkiem. Wieje? Trochę wieje. No ale to cóż, nic nie zrobisz. Woda jest jaka jest. Jest to jakieś przejście? Nie wiem, ale to pójdziemy po tym ściernisku. Tutaj o ten budyneczek to jest, moi drodzy, toaleta i prysznic. Jak na Nohra. Ale to nie jest Nohra. No zobacz. Weź tu sieć w niedzielę w samochodzie. No nie, nie. Jest jakaś droga wyjeżdżona. Zobaczymy, teraz zobaczam, ile jest dokładnie kilometrów do celu. Traska, pyk. Szukamy raczej trasy. Moi drodzy, 4. To niedaleko, tylko będę musiał iść główną drogą, czy nie będę musiał iść? Nie chciałbym iść główną drogą. Przejdziemy może przez las. Tamtędy pójdziemy na drugą stronę ulicy lasem i tak będzie najlepiej. Jak mi się wydaje. Zobacz, jaka piękna poczta w Bornikę. Zobacz. O 22 mam wjazd. Zostawić 2 puste i załadować 2 pełne do Hamburga. Fajnie. O, i tu jest główna droga i sobie przejdziemy po prostu tą główną drogę na przestrzał i tam pójdziemy w las. I w prawo lasem sobie polecimy. Tak będzie najfajniej chyba, niż główną drogą tutaj chodnikiem iść, nie? Można by było, ale tam jest ścieżka, normalnie droga przez lasek, to zrobimy sobie troszkę kółeczko, ale będzie się fajniej szło, bo przez las się idzie fajniej niż przy asfalcie, wiadomo. Wiadomo, że tak jest. Nigdy mi się nie udało tutaj być na weekend. Nie byłem tu jakoś super często, no parę razy tutaj byłem, ale nie jakoś super często. A dzisiaj się udało, więc stwierdziłem, że po co ja będę jechał gdzieś na autostradę do Hamburga, stąd jest 240 km na Rundegam, więc bez sensu. Zostałem sobie tutaj, mam wszystko na miejscu. Rozumiesz, toaletka, prysznic i lasy, więc nie muszę siedzieć w budzie czy kombinować jakieś wyjścia. Pewnie bym wykombinował coś, jakbym gdzieś pojechał, ale tutaj mam na miejscu, więc warto zwiedzić. Coś może komuś się przyda, ktoś się może kiedyś wybierze na taki spacerek, nie? Tak mi się właśnie wydaje. Nie brałem dużo, wziąłem sobie jakiś mus i wodę. 10 km to znowu nie jest kto wie jak dużo, nie? Przejdziemy się taki spacerek. Fajny lasek. Generalnie tu jest cicho. Na parkingu jest cicho, tam koło poczty. Tu w lasku jest tak w miarę. Dobrze. Tam jest jakaś droga prywatna. Więc pójdziemy sobie tutaj. Tu jest nieprywatna droga. Nie wiem, co tu jest w ogóle. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Jakieś działki. Jakiś domek. Ktoś tu mieszka. To którędy ja mam iść w takim razie? Idę wzdłuż lasu albo przez las przejdę. Centralnie przez las. Tutaj ktoś mieszka. Ewidentnie jakiś dom tu jest. Tak jest, tam jest podwóreczko,
Jesteś w garażu. Coś tam dłubię w garażu. Ja idę tędy. Troszkę po mokrym. Ale to nic. No jest po deszczu. Deszczowo było wczoraj. I dzisiaj rano też troszkę padało. Ale nie przeszkadza mi to specjalnie. Tam jakiś pies ujada. Mam nadzieję, że mnie ten pies nie zaskoczy jakoś specjalnie swoją złością, żeby się to źle nie skończyło. Ale cyrk. Ach, Łukasz, ty jak wymyślisz, to normalnie szok. Jak komuś się pasuje taka wycieczka przez las, może iść wzdłuż drogi. Nie ma z tym problemu. Tam jest normalnie chodnik, można sobie iść chodniczkiem. Ale nie. No zobacz. Elegancka jest droga. Tutaj jest jakaś ścieżka. Delikatna, bo delikatna. Ale jest. Czekaj, tam coś szczeliło. Czekajcie, bo tam coś... Coś tam szczeliło. No patrz. Jestem tu na drodze. Nie wiem, co tu jest. Mam nadzieję, że nie dziki. No, ale ewidentnie coś tam było. Huknięcie. Czekaj, bo tu jest też droga. Chodźmy tędy, bo generalnie muszę się kierować tam. Tamtą stronę. Idę tędy. Nie wiem, co tu jest. Jakieś ogródki działkowe. A, tu jest droga główna jakaś. Znaczy główna. Główniejsza. Tutaj są jakieś działki, moi drodzy. Nie wiem, czy tam można przejść? Nie można chyba. Czy można? Pójdę, zobaczę. To jest droga. Nie, tam jest dalej droga. Tu nie można, tu ktoś mieszka. I jest po prostu teren prywatny. Ale tutaj jest droga. O, widzicie? Tu jest jakaś brama. Taki szlaban jakby. I za tym szlabanem jest normalnie droga. I właśnie na tą drogę sobie pójdę. A ja nie widziałem jej. Jak to ja wyszedłem w ten las? W złą drogę wyszedłem po prostu. No to nic. Ważne, że się da. Ewidentnie tu jest droga do spacerowania. Tak mi się wydaje, że ewidentnie. Tam w oddali jest ambona. O tam. Nie wiem, czy ją widać, czy nie. Na końcu, na skraju lasu jest ambonka. Na pewno dzika zwierzyna tu się znajduje. Na bank. W ogóle, moi drodzy, to dzisiaj jest 22 października u mnie. A pewnie wrzucę ten spacerek za tydzień. Tak mi się wydaje, w niedzielę. Więc żeby tam nie było... Mówię konkretnie data, kiedy... Co i jak. No nie da rady tak, żeby w ten sam dzień wrzucić. Znaczy dałoby radę, ale za dużo to jest, wiecie co. Za dużo pracy, za mało czasu, żeby coś takiego robić. Cichutko, słychać tylko szum samochodów z drogi i nic więcej. O, następna ambonka tutaj w lesie. Fajnie się tu idzie. Cały czas laskiem. Miałem przed chwilą taki delikatny stresik, bo jakieś dziwne odgłosy były z lasu, ale o, tylko drzewa strzelały od wiaterku. Że na spokojnie. Asfalcik się pojawił. Skręcamy w prawo i idziemy dalej. Troszkę asfalcikiem. Musimy przejść, przeciąć tą główną drogę i się tam dostać na drugą stronę, tak jakby. Dalej do lasu, chyba. Zaraz zobaczymy. Tam za mną, tam jest crossroad, wiecie. Wiecie, co to jest crossroad? Skrzyżowanie. Crossroad. Crossroad. I tam była droga w lewo, też asfalt, prosto i tam w prawo błoto. I w prawo asfalt. Także my się kierujemy w prawo, bo musimy się wrócić tak jakby do tej drogi głównej. Właśnie tam do tej głównej drogi idę. Jak tam jesteśmy? 2,7 km. Fajnie, przez las to się w ogóle nie czuję tego. Ja nie wiem, czego ja idę w ogóle w tym momencie drogą, jak tutaj mam chodnik. Taki leśny chodnik. Więc zejdą tutaj jakieś rowery, motorki.
przepraszam, motocykle, małe, większe, już dwa przejechały, jeden KTM 125, a drugi to jakiś taki większy, ale tu ja się nie znam aż tak bardzo na tym wszystkim. Fajnie się idzie i buty dają radę, letkie i nie przemokły jeszcze i nie pękły póki co. Odpukać niemalowane, gdzie jest niemalowane? W głowie, ojoj, cały czas po chodniku jakby co. I doszliśmy do głównej drogi, moi drodzy, i ten chodniczek tam prowadzi nas praktycznie do samej poczty, a my sobie przyszliśmy tędy laskiem. Musimy przejść na drugą stronę drogi i iść tędy. Tu jest jakaś mapka. Co to za mapka? Gdzie jesteśmy? No ten punkt, to my gdzie my jesteśmy? Bornikę. Tu idziemy. Szczerze? Nic z tego nie wiem. Nic z tego nie wiem. Tu idziemy. W tą miejscówkę. Miejscowość Noyen to już jest. A tu jesteśmy. Numer 6. Numer 6. A tu jesteśmy. Tu. Tutaj i idziemy. Tutaj gdzieś. Gdzieś tutaj idziemy. Widzisz, jak ładnie wszystko opisane? Czytać trzeba umieć. Właśnie, trzeba umieć czytać. Można by było jeszcze tutaj gdzieś iść, ale nas tutaj nie interesuje, tylko nas interesuje, my wiemy, gdzie idziemy. Także nie będę na razie szukał, kręcił, tylko idę tam, gdzie planuję iść. Po prostu trzymam się planu. Trzymam się planu. Jeżdżą tutaj te auta, ho, jak jeżdżą. No i? Kurde, jakaś brama tam jest. Chyba będzie dupa killer z tego wszystkiego. No jak widzicie, bryndza. Nie wejdziemy tam. Informacje na Google są po prostu chyba nieaktualne. I jest zamknięte. Widać co prawda tą wieżę radiową. Nie wiem, czy ją będzie widać na kamerze, czy nie będzie jej widać. Tam w oddali. Mam nadzieję, że coś widać. Jestem zniesmaczony z deka, bo chciałem podejść tam bliżej faktycznie, zobaczyć. Zdjęcia są ze środka na Google, może to zamknę. Nie, poczekaj, był tam jeden komentarz, że już nie można tam wejść. Dziwne, bo można było, ale już nie można. No ale to nic. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Nie będę wracał, bo jeszcze jest za wcześnie. 3 km 700 metrów, więc mało. Tutaj jest chyba czyjeś pole. Tak jest, tu jest czyjeś pole, więc tutaj też nie idę. Wracam się i pójdziemy tamtą drogą, co mówiłem, że nie będę kombinował. To może pokombinuję i jeszcze coś pójdę w las. Pójdziemy w las. Sorry. Chciałem dobrze. I on nie wiedział. Przeszedłem tu w tą drogę, moi drodzy. O, i tamte wieże. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Fajnie to wygląda, duże to jest. Te wieże mają po 80 metrów. Także są spore. Śmiało można powiedzieć, że są spore, wysokie. Idę do lasu. No trudno. Nie da się, to się nie da. Patykiem Wisły nie zawrócę, nie? Chciałem dobrze. Idziemy dalej. Tutaj jakiś pan sobie z pieskiem siedzi. Taka sytuacja. No, moi drodzy, przed chwilą widzieliście osobóweczkę. Mam nadzieję, że widzieliście. A przed osobóweczką tylko nie zdążyłem już odpalić. Leciał sobie husky. Spory pies. Patrzył się tak na mnie i się odwracał często. Cały czas się odwracał do tyłu, czy jedzie za nim właścicielka, bo to jechała pani właściciel za tym pieskiem. No ale idę, może jakoś obejdziemy dookoła i się uda. Co mi przeszkadza? Jest okej. Jak będzie gdzieś mniej wiało, będzie po prostu ciszej, bo tutaj wieje. Domyślam się, że wy też słyszycie ten wiatr. To pokażę wam ten prezencik od żony. Bo myślę, że jak ktoś lubi takie spacerki czy coś, to warto zainwestować w taki plecak wycieczkowy, że tak powiem. Turystyczny, trekkingowy, o!
O, a tu jeszcze widać te wieże, widać te wieże. Kurde. Żal.pl, że się tam nie da wejść. Trudno. Poorane, pobronowane. Zakręca mi ta ścieżka. Słoneczniki. Usechnięte. No i ja idę za drogą. Zobaczymy, gdzie wyjdę. Ale gdzieś pewnie na głównej trasie. I znowu wskoczę w las. I znowu w lesie, gdzieś tam w lesie może uda się przystanąć. Pogadać. I jeszcze coś nie bądź. Kurczę. Zawiodłem się trochę, powiem wam, że się nie dało wejść. Może jeszcze kiedyś, ale wątpię, jak zamknięte, to raczej wątpię, żeby to otworzyć. Chyba, że może w lecie będzie otwarte i się uda kiedyś w lecie tu być. O, to może wtedy. Poproszę. Jakieś zabudowania się pojawiły. Co to za zabudowania? Nie wiem i nawet się nie domyślam. Kompas by się jeszcze przydał. Może kiedyś. Fajnie taka miejscówka do mieszkania. Na uboczu. Jak we Krzcinie. A nie. Jak we Krzcinie to nie ma nigdzie. Nawet w Tarnowie. Tak, proszę się oburzać się, proszę na mnie. To tu jest grane. Gdzie my teraz idziemy, moi drodzy? Możemy iść albo tu, albo tam, może tam, bo tutaj no to już będziemy się wracać generalnie chyba, a nie, już się chce już wracać, 600 metrów. No dobra, chodźmy tam w sumie i pójdziemy w ten las jeszcze, zobaczymy w tym lesie, pogadamy może w tym lesie. Proszę, straż pożarna i tu wóz strażacki narysowany. W trójwymiarze. Mercedes oczywiście, a jakże. Wracam się, moi drodzy. Bo zobaczyłem sobie właśnie na Google'u. Za 5 km jest jakieś stanowisko obserwacji żurawi. Więc jest godzina 14. Myślę, że do 22 się wyrobię. Idziemy tam w takim razie. Z powrotem. Czyli mogłem od razu tam iść na tą stronę. Ale nie poszedłem. Nie ma tego złego. Mam czas i chęć. A propos. Żurawie. Idziemy. Powiem tak. Idzie się spoko, tylko trzeba uważać, że tu jeżdżą samochody, bo to jest droga z wioski do wioski. Wiecie, o co chodzi? Chce mi się trochę pić, ale nie chcę się zatrzymywać. Bo najgorsze, co można zrobić, to się zatrzymać. Już mówiłem. Ostatnio, jak szedłem na Buchenwald. Najgorsze co? Dojdziemy do celu, to się zatrzymam. Zaraz wam powiem. 7,5 km już. Jeszcze 4 do celu mniej więcej. Dyszka. Później wrócić z 8. Bo tu zrobiłem takie koło, to aż tyle nie będzie. Ale myślę, między 15 a 18 km powinienem dzisiaj cyknąć. Także dobrze. Mogłem założyć lżejsze buty, teraz tak myślę. Ale myślałem, że będę bardziej szedł po takich, wiecie, po lesie, po wertepach, a jak się okazuje, no nie, no jednak nie, ale dam radę i w tych, marzę, że podeszwa jest. Fajna traska. O, można, powiem szczerze, wypocząć. Jeżdżą co prawda ludzie tu na motorkach. Przed chwilą BMW poleciała 1250, ten Adventure. Wcześniej Hondą, Transalpem chłopce jechał. Transalpem czy tym mniejszym? Poczekaj, Transalpem i Afryka jest większa. Nie, to Transalpem, tym mniejszym. No ale jest gdzie tu pojeździć. Po tych laskach, po tych dróżkach takich, wiecie, leśnych, że tak powiem. A chodzą za mną te motory. Oj, oj, oj. Sorry, motocykle. Na przyszły sezon chcę wystartować. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może się uda. Może. Troszkę żałuję z jednej strony, że nie wziąłem sobie kurteczki. Bo by się mi przydała kurteczka, tak myślę. No ale nie wziąłem. Nie ma zimna, ale myślę, że jak będę wracał, to może być różnie.
No ale to się okaże się jeszcze. Jeszcze się okaże. Nie zabiją mnie tu? Może nie. Grzecznie przecież idę. Yamaha. Pan sobie pojechał. Lewa w górę była. W górę. Lewa w górę. Jak się to mówi? LWG, tak? Widzisz? Już jestem prawie motorowy. Tu jest jakiś zakaz, ale ja mam tutaj właśnie iść. Patrz, jaka droga zajebista. Adventure. A ja mam iść tutaj. Będzie dobrze? Brudgebiet. Co tu jest? Verboten. Werker frei. O co tu chodzi? Czekajcie. Bo tu jest ta wieża coraz bliżej. Ja mam teoretycznie iść tam. Ale tu jest ta wieża i tam jest ta droga. Słuchajcie, idziemy tam. Może się jednak nie wszystko stracone dzisiaj? Mam nadzieję, że to duży pies albo coś w tym stylu. Widzę tutaj podkowy koni, także pewnie jeżdżą też na koniach. Ciekawa historia się zapowiada. Może jakiś skrót wynajdę później, żeby wrócić stąd. Żeby się nie wracać tą samą drogą, tylko jakoś przeciąć tam. Może przez pola. Zobaczymy. Volkswagen Golf. A propos, jakby się ktoś pytał, czy trzeba znać niemiecki, jak się tu pracuje. Moi drodzy, generalnie nie trzeba. Wiecie, wystarczy minimum tam, żeby zrozumieć, co mówią do was, w sensie, nie wiem, gdzie załadunek, o której godzinie, tego typu rzeczy. Takie podstawy, żeby dobrze jest mieć takie podstawy, tylko podstawy. Ja osobiście nie uczyłem się niemieckiego nigdy w szkole, ani nic z tych rzeczy. Wyjeżdżałem kiedyś do Belgii, jak to się mówi, na Saksy i nauczyłem się flamandzkiego tam na miejscu, sam. Znaczy sam, w sensie wiecie. Z rozmów z ludźmi, pytałem, kto tam po angielsku gadał. Uczyłem się z takim Steve'em. Pozdrawiam Steve, chociaż wiem, że tego nie będziesz oglądał nigdy, pewnie. Ale on mnie nauczył tego języka flamandzkiego. Jak byłem na studiach, to płynnie rozmawiałem po flamandzku. Może nie na każdy temat, ale ogarniałem. Stąd też niemiecki mi wchodzi jakoś tak łatwiej. Nie mówię tutaj jakoś płynnie po niemiecku, czy o polityce nie pogadam, ale jakieś podstawy. I przykład, teraz jechało dwóch panów z tamtej strony. Jest szansa, że tam będzie gdzieś droga, wyjście. Nie wiem jak, ale możliwe. I zatrzymali się i tam, wiecie, mówię, moment. Langsam, chłopie. Polnisz, ich bin Polnisz. Polako, musisz mówić powoli. Pomogę. No i pytali się, czy wyjadą tędy, czy tam jest jakaś droga. Mówię, chłopie, śmiało, cały czas prosto dojedziesz do takiej dużej drogi, znaczy większej niż ta tutaj, i wyjedziesz do Bornika. Dankeschön, no to Dankeschön. Także tak, moi drodzy, nie trzeba, ale warto. Warto coś tam umieć powiedzieć. Dla chcącego nic trudnego. Gdzie my to jesteśmy? Ogrodzone, moi drodzy. Ogrodzone. Niepokoi mnie jedna rzecz tutaj, że to jest opisane na Google'u i tutaj też. Nie wiem, czy będzie widać ten wózek. Wóz, stary wóz. Na tym wozie jest napisane Devil's Creek Ranch. Diabelskie jakieś rancho. Są konie na pewno, bo tam w oddali widzę konie. Ktoś tam się tymi końmi zajmuje. Bliżej już chyba nie podejdę tej wieży. Jeszcze pójdę tą drogą wzdłuż, bo nie ukrywam, że wolałbym sobie skrócić już drogę, niż wracać się z powrotem tam i jeszcze takie koło robić. 10,5 km, moi drodzy. Jest 14:40. Słychać właśnie konie. I jakbym poszedł tam, po prostu boję się, że się może ściemnić już. Chociaż nie powinno, szczerze powiedziawszy, ale chciałbym przejść już tędy.
dostać się po prostu tędy do jakiejś głównej drogi, żeby się przebijać, wiecie, w tą stronę, w którą, z której przyszedłem. Dzisiaj z tych żurawi nie będzie już nic, wiem to na pewno. Może kiedy indziej, może następnym razem. Troszkę się dałem zmylić, myślałem, że podejdę tu jeszcze bliżej, ale jest szansa, że podejdę jeszcze bliżej tej wieży. Tego nadajnika. Jest szansa. Cień szansy. Może znajdę sobie jakąś inną drogę i będę na przyszłość wiedział. I wy będziecie dzięki temu wiedzieć i sobie będziecie mogli przyjść. Niekoniecznie robiąc takie kilometry. Zobaczymy. Już mi spieszły usta. Muszę stanąć się napić, bo będzie źle. Miałem o plecaku opowiedzieć. Zaraz, gdzieś staniemy i opowiem. Takie coś się napije i polecam wam. Bardzo dobre, to jest z Biedry. Ale ogólnie bardzo dobra rzecz. Są różne smaki i jest to bardzo w porządku. Mało kaloryczne i 100% owocowe. Także smakujcie i próbujcie. Czy to jest mądre? Niech mi ktoś wyjaśni, jak można wziąć śmieci, przywieźć do lasu i wypierdzielić w lesie. No to jest szczyt. Nie trawię czegoś takiego. U mnie na wsi, tam we Krzcinie, czy na wsi, z której pochodzę, a zresztą wszędzie takie coś jest chyba. Słabo to widać. Tutaj jest jakiś przestrzał, może tu będzie widać. Kurde, wygląda to troszkę creepy. O, patrz tu. Dobra. Tutaj to drzewo, no ale tu na górze widać to. Chociaż nie znam się, nie jestem jakiś techniczny, no po prostu chciałem wam pokazać to, po prostu. Chciałem wam pokazać jako ciekawostka, że tak powiem. To był mój cel dzisiaj, który się skończył tam. O tam, bo tam są te, widzicie te słupy czerwono-białe. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Tak szczerze powiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będzie. O, tu powinno być widać. Tam się moja wycieczka skończyła. Tam gdzieś. Ale jak widać, nie do końca. Tutaj jeszcze są 4 sztuki. Nie do końca się skończyła moja przygoda, bo cel postawiłem sobie to i byłem. Widziałem, nie dotknąłem, ale zobaczyłem. Proszę bardzo. Widzicie, jakie chmury nieciekawe, nie? Widzicie. Ciekawa historia. Tam te żurawie chyba słychać. Na pewno te żurawie. To jest na pewno niższe niż te słupy tamte. Raczej to nie ma 80 metrów. Chyba tam mówiłem, że 80 metrów. Chyba chodziło o te słupy. Przynajmniej z tego, co jest napisane na internetach. Lecą. Lecą żurawie. Poleciały. Tam ich słychać. Gdzieś. W oddali. Także mówię. Raczej jako ciekawostka niż jako opowieść znawcy tematu. Mnie to tak samo interesuje jak zwykłego Kowalskiego, czyli po prostu jestem ciekawy takich rzeczy. Jak jest opcja coś iść zobaczyć, to idę i patrzę, niż mam siedzieć, wiecie gdzie, w kabince, chociaż zaraz wracam do niej. 11,5 km. No, 15 będzie jak nic. Murowany. Gwarantuję. Powiem wam tak. Tutaj jest jakiś chyba zlot żurawi, czaplów i takich innych rzeczy. Cały czas to słychać. Cały czas latają dookoła. Nałen. Miejscowość Nałen. I sympatycznie. Tutaj widzimy pauzę. Ktoś robi Volvem. Skąd wiem, że Volvo? Bo widzę, że Volvo. Czy nie Volvo? Może nie Volvo. Widzisz to? Widzisz? Człowieku, atakują. Atakują, hopie. Ha.
są. I żurawie. Gdzie masz takie wycieczki, chłopie? Żurawie, jakieś wieże. Nie Volvo. Man. Pomyłka. O, jak widzicie, idę sobie taką drogą przez miasteczko jakieś, przez wioskę w sumie. Droga wiejska, można powiedzieć. Już słychać główną drogę, która prowadzi w lewo do Bornikę, a w prawo można wyjechać do autostrady, że tak powiem. Chociaż nie jest tak szybko, bo jest 8 km do autostrady. Stąd także jeszcze trzeba kawałek przejechać. Ale już wiem, gdzie jestem i będę żył. W każdym bądź razie. Dobra, teraz jakieś miejsce na przystanek. Chwila odpoczynku. 13 km za mną. Moi drodzy, zaraz wam powiem dokładnie. No, 13200. 13200. A tutaj mamy napisane Media Broadcast, ulica. Tak, także to nadaje cały czas. Po mojemu. I według internetów też nadaje. Także ktoś by chciał się przejść, a nie chce robić nie wiadomo jakich kilometrów, to może po prostu iść tym chodniczkiem wzdłuż drogi od Bornikę, czyli z tamtej strony i też dojdzie. Przed przystankiem w prawo i tam idziemy w prawo przez to wioskę i dochodzimy do punktu, w którym byłem przed chwilą dosłownie, 20 minut temu. Polecam, jak ktoś nie lubi bardzo długich spacerów, chociaż też nie będzie krótko, ale na pewno nie będzie aż tak długo. I żurawie, ciąg dalszy. Tu jest jakieś, mi się wydaje, teren żurawiowy. No i dobrze, i fajnie. Przyroda przede wszystkim. Popatrzyłem sobie na Google'u, ile mam do poczty. 5,5 km. 14 za mną, jak nic, dwie dychy prawie. 19. Oj, Łukasz, ty jak się wybierzesz po prostu w drogę. No ale lubię. Można spacerować. Można chodzić. I odpoczywać w ten sposób też. Tak, też można w ten sposób odpoczywać. Kurczę, no przycupnę gdzieś na chwilę, chociaż czy nie. Patrz, idę żurawiów. Nie wiem czy to. Kurde, nigdy nie wiem czy to będzie widać, czy nie będzie widać. No ale lecą tam, o. Takie dużo żurawiów. Tutaj się wzbiły też do lotu żurawie. Tam żurawie. I tam żurawie z tyłu były też. Widzicie skąd przyszedłem? Stamtąd. A wcześniej, jak zaczynałem filmik, poszliśmy tutaj zobaczyć tą wieżę. Także nie przycupnąłem wcześniej. Tutaj jest do przycupnięcia ławeczka z daszkiem. Pogoda mi się psuje. Może nie zacznie padać. A i tutaj pokrótce powiem troszkę o moim nowym nabytku, prezencie. Od razu powiem, że nie jestem jakimś znawcą, ale poczytałem trochę o tym i ludzie sobie chwalą ten plecak. Alpinus Ornat 30, czyli 30 litrów pojemności. Jak sama nazwa wskazuje. Nie wiem, jak to się nazywa ten materiał, korbura, czy jak to się nazywa. W każdym razie nie chcę się mądrzyć, bo nie jestem znawcą. Powiem wam po prostu, co tutaj jest w tym plecaku i jak się spisuje. A jest mega wygodny. Chodziłem do tej pory z tym moim takim Pepco za 12 zł, czy za ileś. To jest po prostu niebo a ziemia, jeśli chodzi o takie spacery. Ale do rzeczy. Tu widzicie, mamy pas biodrowy z dwóch stron. Na tym pasie kieszonki. Ja tutaj w jednej kieszonce mam papierosy, bo nie jest tajemnicą, że palę. Tutaj mam kluczyki do auta i słuchawki. Także spoko. Nie ma tutaj, widzicie, tych przypięć takich na środku. Jak w jakiś bardziej profesjonalnych plecakach chyba, chociaż sam nie wiem do czego one są. Ale tutaj o, na przykład mamy coś na karabinczykach czy coś, możemy sobie do tego dopiąć. Elegancko nam to będzie tutaj na dole wisieć. Cokolwiek możemy do tego dopiąć, cokolwiek. Tu jest mała kieszeń. A jakieś pierdoły, ja tu miałem ten jogurcik, ten mus dzisiaj włożony. Tutaj z boku. O, mróweczka. Nie mróweczka, tylko biedroneczka, co ja gadam. Chodź, biedronka. Żeby nie było, że zabiłem, po prostu zeszła. Znaczy ściągnąłem ją. Dalej. Dalej mamy kieszonkę troszkę mniejszą. Ja tu mam czapkę akurat, ale możemy włożyć cokolwiek. Rękawice, cokolwiek możemy włożyć do tej kieszonki. Później jest jeszcze jedna kieszeń, troszkę większa. Czekajcie. Rozepnę.
mamy taką kieszonkę z dodatkowymi jakimiś przegródkami, tu ma być jakieś uchwyt do kamerki, baterie zapasowe, muszę sobie właśnie podłączyć telefon, żeby mi się troszkę podładował, bo zaraz mi się rozładuje, ale jakiś długopis czy coś możemy tu włożyć, widzicie, kieszonek kilka jest tutaj, żeby sobie to zaimplementować po swojemu. Bardzo fajnie i 15 cali laptop wchodzi tutaj bez problemu, jakby ktoś był ciekawy. Do głównej kieszeni nie polecam osobiście wkładać laptopa, bo jest stelaż, bo on jest na stelażu. Może będzie widać, widać tutaj ten stelaż. I może być niespodzianka później z tym laptopem. A jeszcze jak już jesteśmy tutaj, to jest siatka na plecy, lepsze wentylowanie, wiecie o co chodzi. Jestem upocony co prawda, ale nie aż tak jakbym był upocony ze zwykłym plecakiem. Jak byłem upocony na przykład jak szedłem na Buchenwald, bo tam się ze mnie lało po prostu. O, i tutaj widzicie odlaski, tego typu rzeczy. Tu też coś możemy przypiąć na jakieś karabinczyki, co nam potrzeba. Tu mamy pas właśnie biodrowy zapinany z gwizdkiem, to jest gwizdek. Ojoj. To jest problematyczne, bo jeszcze tego nie używałem. Działa gwizdek, działa. Alarmowy, że tak powiem. I jest też pas na klacie tutaj, gdzie ten pasek jest. A nie, sorry, to jest na klacie, a biodrowy się tu zapina. Pomyłka z mojej strony, ale to się nic nie dzieje. A ten jest, wiecie, pas piersiowy. Tutaj, jak widzicie, też mamy takie pasy. Nie chcę się też mądrzyć, ale jak założymy plecak w ten sposób na siebie, to te pasy są na górze i na przykład możemy tutaj włożyć karimatę, namiot, cokolwiek, ścisnąć i jest elegancko, elegancko. Tu jest dziurka, bo w tym plecaku możemy sobie zamontować też bukłak na wodę, wiecie o co chodzi. Bukłak, słomka, rurka i pijemy, nie? I pijemy. Tylko jak się to montuje, już wam powiem. Tu jest jakiś rzep, moi drodzy. Nawet nie wiem, czy tu się go wkłada może w tą kieszeń. Czy tu się coś odsuwa, coś się... W każdym bądź razie tu jest wyjście. Jakoś to się montuje. Nie jestem profesjonalistą, po prostu mówię, co jest oczami laika. Ale jest takie coś. Główna kieszeń, którą możemy sobie powiększyć, rozpinając tutaj te klamry, rozpinamy. Dwie. Możemy je spiąć, wiecie, jak nie potrzebujemy aż takiego dużej przestrzeni, to je po prostu spinamy, zwężamy wtedy, ściskamy plecak bardziej. A jak jest rozpięty, no to widzicie, u mnie jest woda, ale śmiało tutaj kurtka i nie wiadomo co jeszcze wejdzie, bez problemu, bez problemu. Pojemny plecaczek i bardzo wygodny. Jeszcze jedna ukryta funkcja tego plecaka, już wam pokazuję, o której się dowiedziałem czytając instrukcję obsługi plecaka. Tu pod spodem jest taka kieszeń. W tej kieszeni, moi drodzy, jest płaszczyk przeciwdeszczowy na plecak. Tak jest. Po prostu naciągamy na plecak i wtedy znika stres, że nam tutaj coś zamoknie. Także tyle. Moimi oczami nie mam wyposażenia jeszcze jakiegoś super w tym plecaku. Muszę sobie do niego jeszcze dokupić jakiś nóż, jakąś linkę, jakieś krzesiwo. Nie no, świruj, ale takie coś, jakąś apteczkę można by było tu wrzucić. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale to adwenturery, ale to ludzie, którzy spacerują po górach bardziej profesjonalnie, czy nie tylko po górach, po lasach, no po prostu tacy, którzy lubią przygodę na zewnątrz, adventure tak zwany, to na pewno wiedzą jak to się nazywa. Taka po prostu saszetka i tam są najważniejsze rzeczy, typu, no właśnie tak jak mówiłem, jakiś nóż, apteczka, jakieś krzesiwo, cokolwiek, żeby w razie W mieć, latarka na przykład, takie rzeczy. I tak to wygląda. Tak jak mówiłem, Alpinusik, Ornak 30, polecam serdecznie dla początkującego. Myślę, że jak ktoś jest bardziej profesjonalny, to też chyba by się sprawdził. Oczywiście nie jest to na jakieś wycieczki takie typu 3 dniówki czy jakiś tydzień, ale na takie wyjścia jak moje, czy nawet na cały dzień, śmiało można się w niego załadować, z jedzeniem nawet i sobie wyjść. Także taka sytuacja. O, Polacy trafikiem nawrócili i pojechali.
Cena, z tego co ja wiem, bo oczywiście żona się nie przyzna, ile dała, a jak się przyzna, to pewnie prawdy nie powie. Z tego co ja patrzyłem, granice 200 można kupić taki plecak. Myślę, że warto, jak lubisz spacerować. Także dobra, podpinam telefon do ładowarki, zostało mi jeszcze 1,5 km i idziemy dalej. Co mi się tu stało na tym zegarku? O, 16,5 już zrobione, jeszcze z 1,5 do DHL-a. Dam radę, dobra. Woda, podpinam to co mówiłem, że podpinam. Z powrotem idziemy dalej do auta. A do czego podpinam? Moi drodzy, to jest od DJI na baterię. I to jest jako powerbank. I telefon może nie naładuje do pełna, ale coś tam go podładuje. Tutaj uchwyty na karty pamięci, jakby ktoś był ciekawy, co ten DJI daje. Nie każdy to mówi. I od razu mówię, ten powerbank nie ładuje baterii od kamerki. Także tutaj też się troszkę złapałem, bo myślałem, że ładuje baterię od kamery, ale nie ładuje. Natomiast jak go podepniemy do ładowarki, to ładuje wszystkie trzy naraz. Także tak to działa. Nie wszędzie takie info można znaleźć na temat tego powerbanka. A u mnie są, widzicie? Jeszcze nie powiedziałem. Tutaj, moi drodzy, jeszcze z przodu są takie uchwyty, gumki takie. Można coś tutaj sobie włożyć w tą gumkę, ścisnąć, czy nie ścisnąć. Można na dwa razy tą gumkę wziąć. Też można sobie coś tutaj przypiąć, czy przywiesić. Także jak widzicie, uchwytów, uchwycików, różnych takich pierdołek jest tutaj, może nie cała masa, ale sporo. Dużo, dużo tego. Tu jest jeszcze taki uchwyt. Jak widzicie, ja tu trzymam selfie sticka od DJI-a i on jest tutaj, jest albo tutaj możemy sobie włożyć w dziurkę, albo tu mamy dwie gumki koło siebie i też możemy sobie coś tutaj włożyć. Ja znalazłem na to, o, moje miejsce dla selfie sticka tutaj znalazłem. Jest elegancko. Wszystko pasuje jak ulał. Jest, moi drodzy, DHL. Tam dalej, dalej, za tym zagajnikiem po lewej stronie jest lewoskręt, żeby sobie wjechać na pocztę, a my tym laskiem pójdziemy. Tak jak wyszedłem po prostu. Rozumiecie? Jeśli ufać zegarkowi, 18,5 km, a jeszcze z 500 metrów muszę przejść ten lasek tam na parking. Także 19, myślę, że wskoczy spokojnie. Fajny spacerek. Miało być tylko do wieży. Mówię 10 km. Lajtowo. Ale wiecie jak to jest. Jak już się wyjdzie i się idzie, to się idzie. Hashtag NJWZK. Najgorzej jest wyjść z kabiny. Dokładnie tak. Także moi drodzy, ja sobie wracam do auta. Zjem coś. Jakiś posiłek. Bo muszę zjeść po takim spacerze jakiś posiłek. Pójdę się wykąpię. Do spania pewnie, jak się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. No pokaż, która jest. 16:30, 22 wjazd. Może coś drzemnę ze 2 godzinki. Napiję się yerby. Może się uda. Chociaż po yerbie będzie ciężko. Ale się napiję. To najwyżej nie będę spał i już jutro będę spał w dzień. W Hamburgu. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Tak? Podobało się? Mam nadzieję, że co nie bądź pokazałem. Wiecie o co chodzi. To nie jest kanał turystyczny, ale coś jak gdzieś idę, to chcę wam to pokazać. Żeby może ktoś akurat będzie kiedyś tutaj stał. Albo przejazdem ktoś będzie. I zechce sobie zobaczyć jakąś miejscówkę. To myślę, że warto. Także co? Na dzisiaj chyba tyle. No nie chyba, tylko tyle. Niedziela, więc nie będę mówił, że widzimy się za tydzień, tylko powiem, że widzimy się standardowo w sobotę o 17:00. Bo te odcinki niedzielne to są takie odcinki, wiecie, ekstra. Niestandardowe. Trzymajcie się, pozdrawiam. Spacerujcie, moi drodzy. Spacerujcie. Hashtag NJWZK. Na razie.